3, 2, 1. Zaczynamy! Gorąco witamy szanownych Państwa na studniówce 2020 Liceum Społecznego imienia Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Dobry wieczór paniom! Dobry wieczór panom! Dobry wieczór państwu! Witamy serdecznie na balu studniówkowym Liceum Społecznego imieni Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej. Serdecznie witamy szanowną dyrekcję, grono pedagogiczne, zaproszonych gości, rodziców oraz was, koleżanki i koledzy, przybyłych zarówno z Grodna, jak i innych miejscowości naszego obwodu. Dzisiejsze uroczyste spotkanie ma wyjątkowy charakter. Zostało nam 100 dni do najważniejszego sprawdzianu z wiedzy i dojrzałości, do egzaminów. Chociaż do matury pozostało 3 miesiące, w ostatnich tygodniach sen z powiek spędzała na mnie nauka, lecz raczej przygotowanie do studniówki oraz próby tradycyjnego polskiego tańca Poloneza, którym chcemy was wszystkich dzisiaj zadziwić. Drogie koleżanki i koledzy, Poloneza, czas zacząć! Thank you.
Prosimy o oficjalne otwarcie stodniówki Liceum Społecznego imienia Elizy Rzeszkowej panią dyrektor Heleną Mielesz. Mam ogromną przyjemność powitać wszystkich na balu studniówkowym Liceum Społecznego imienia Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. Brawo dla nas! Serdecznie witam Państwa, witam gości, nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim bohaterów dzisiejszego wieczoru, naszą drogą i wspaniałą młodzież. Przepiękne panie, wyjątkowo przystojni panowie, miło was widzieć na studniówce naszego liceum. Zaczynacie powoli wchodzić w okres dorosłego życia. Idziecie, macie swój pierwszy bal, który będziecie pamiętali do końca życia, albo przynajmniej przez te długie lata. Cieszcie się i bawcie się tego dniu, a my wam w tym pomożemy. I pomogą nam nasi dostojni goście. Pragnę w tym momencie powitać ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi, pana Artura Michalskiego. Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, pana Jarosława Książka wraz z małżonką. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mieczysława Baszko. Czcigodnego księdza Pawła Bezlapowicza. Droga młodzieży, krótkie moje życzenia. Niech ten bal będzie wyjątkowy w waszym życiu. Niech ta piękna elegancja będzie waszym stylem na co dzień. Niech ten śmiech zawsze wam towarzyszy. Życzę wam, abyście wkroczyli w życie godnie jako młodzi Polacy. Aby pielęgnowaliście tradycje, wszystko to, czego nauczyliście się podczas nauki w naszym liceum. Naprawdę, bądźcie dumni, że jesteście Polakami z Białorusi. Życzę wam, byście zawsze byli otoczeni miłością, szczęściem, zdrowiem. Byście potrafili cieszyć się życiem. O to zadbali, zasłużyli, wypracowali sobie. Życzę jak najlepszych wyników na egzaminach. Bo od tego zależy, gdzie, jak, wśród jakich ludzi będzie przebywać wasze dorosłe życie. Wprawdzie życie nie jest balem, ale może być tak piękne jak dzisiejszy wieczór. I tego wam z całego serca w swoim imieniu oraz w imieniu wszystkich naszych nauczycieli liceum życzę. Proszę zapamiętać ten dzień, tę chwilę i ja uroczyście ogłaszam. Bal studniówkowy 2020 Liceum Społecznego imienia Elizy Orzeszkowej przy Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie uważam za otwarty. Brawo nam, brawo, wielkie brawo jeszcze raz. Zapraszam o zabranie głosu ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi, pana Artura Michalskiego, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, pana Jarosława Książka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mieczysława Baszko. Witamy serdecznie gości. Ja tak sobie dzisiaj słucham tego, co mówiła pani dyrektor i sobie pomyślałem, że jesteście we wspaniałych rękach. Mój Boże, to takie... Bo tak sobie pomyślałem, co powiedzieć i pani dyrektor wszystko powiedziała. I chcę wam powiedzieć, ta elegancja, jeszcze raz powtórzyć, ta elegancja, która dzisiaj towarzyszy temu wieczorowi, ten nastrój świąteczny, no niech was niesie przez całe życie. Dlatego, że to jest dużo energii, dużo siły dają takie chwile. I na pewno każdemu z was fakt, że nauczyliście się mówić po polsku, po prostu
troską w życiu pomoże. To jest punkt pierwszy. A po drugie, że poczuliście się wspólnotą i żeby to poczucie wspólnoty was nigdy nie opuszczało. Bo należycie nie tylko do tej wspólnoty swojej małej, macierzy szkolnej, ale należycie do tej potężnej wspólnoty na całym świecie, wspólnoty Polaków. Także bardzo dziękuję za zaproszenie i też no nie mogę nie powiedzieć dwóch słów wdzięczności i wobec pana prezesa, wszystkich nauczycieli, rodziców za tą też wspaniałą uroczystość, która była dzisiaj kilka godzin wcześniej. Rozrastacie się. Nie tylko jest was coraz więcej, bo byłem w zeszłym roku i było was, wydaje mi się, mniej chyba. Trochę mniej, prawda? 20 teraz jest w ogóle ludzi. No więc właśnie, tak mi się wydaje, że to robi wrażenie. No ale rozrastacie się również fizycznie. Czyli macie wspaniałych ludzi, którzy dbają o to, żeby warunki dla waszego rozwoju były coraz lepsze. Wielkie słowa uznania i podziękowania dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, panie prezesie. No i życzę wam wspaniała młodzieży, idźcie do przodu i no, niech ten bal w życiu waszym trwa. I bardzo dziękuję, panie dyrektor. Szanowny panie prezesie z małżonką, pani wiceprezes, szanowni nauczyciele, pedagodzy, no i cała przyczyna tej imprezy, czyli wy, maturzyści, z waszymi rodzicami, opiekunami. Ja chciałbym powiedzieć bardzo krótko dwie rzeczy. Po pierwsze, gratulować wyboru Szkoły Polskiej Macierzy Szkolnej i chciałbym powiedzieć, że to, co zdobyliście w czasie nauki w liceum, które jest takim sztandarem biało-czerwonym na Białorusi, to wam się na pewno w życiu przyda. Kiedy spojrzycie na to z pewnej perspektywy, zobaczycie, że ten trud nauki to wam się na pewno opłaci, bo od swoich rówieśników, którzy nie mieli szczęścia, ochoty, możliwości chodzenia do takiej szkoły jak Liceum im. Orzeszkowej, jesteście trochę bogatsi. Macie coś więcej. I tutaj punkt drugi. To wam się w życiu na pewno przyda. Bo warto być Polakiem, chociaż nie zawsze od razu, to niekiedy trzeba iść trochę pod górkę, ale warto być Polakiem, warto o tym pamiętać, warto ten język zachować, pamiętać o swoich obyczajach, bo żeby kiedyś wyrosło piękne, wspaniałe drzewo, roślina, to muszą być korzenie. Jeżeli się uważa, że się tych korzeni nie ma, coś wyrośnie pięknego, to jest łuda. Mam nadzieję i przekonanie głębokie, że dzięki nauce Szkole Polskiej Macierzy Szkolnej wasze korzenie są porządnie zagłębione. A zatem życzę, żeby to, co będzie na górze, było jak najpiękniejsze, jak najwspanialsze, trwałe i przyniosło wam powodzenie i szczęście. Ale jak sobie przypominam, to, co wydarzyło się od studniówki do dziś, to naprawdę było bardzo, bardzo wiele. Życzę wam tego samego. Niech się darzy wam dobrze, wiele, ciekawe i po polsku życiu. Wszystkiego najlepszego. Zawsze porównuję życie jak do źródełka. Źródełko wypływa takie czyste, płynie, wije się, dopływy są różne. Do rzeczy są inne. Rzeka do rzeki wpływa. Czasami ktoś zamąci tą rzekę, ale ona płynie. Ona dopływa w przestrzeń oceanu. I żeby tą wiedzę po drodze, którą zdobywacie tu w Polskiej Macierzy Szkolnej, żeby wam się przydała w życiu i żeby zawsze w sercach mieć biało-czerwone barwy niezwyciężone. Wszystkiego, wszystkiego wam dobrego życzę, wspaniałej szampańskiej zabawy tu na studniówce Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie. A ja tak nawiążę do pięknej Wiktorii Grunwaldzkiej i powiem, tortów zapewni u was dostatek, ale i ten przyjmijcie jako zapowiedź dobrej zabawy i słodkiego dalszego życia. Pani dyrektor, na pani ręce od konsulatu generalnego w Grodnie. Bardzo proszę. Ja zapraszam pana prezesa Kazimierza Przeszowskiego, delegację Centrum Życia i Rodziny.
Dyrektora szkoły podstawowej nr 20 imienia generała Władysława Sikorskiego w Białymstoku, pana Mariusza Sokołowskiego. Zapraszam pana Krzysztofa Kisiela, delegacja Rady Miejskiej w Pieniężne. I chciałem przede wszystkim powiedzieć, że jak na was patrzę, jak patrzę na waszych rodziców, dziadków, nauczycieli, dyrekcję, zarząd Polskiej Macierzy Szkolnej, to chciałem powiedzieć, że mam ogromną nadzieję i jestem przekonany, że polskość, tak jak ma już ponad 1000 lat, tak jeśli takie będą przyszłe pokolenia jak wy teraz, polskość będzie miała jeszcze wiele kolejnych tysięcy lat, bo wy jesteście nadzieją polskości. Bardzo dziękuję. Moi drodzy, wiele pięknych słów już dzisiaj tutaj wybrzmiało. Ja chciałem się do nich wszystkich przyłączyć. Jesteśmy tutaj jako przedstawiciele Polaków, jakiś akcent taki już mi białoruski się wgrywa, jako przedstawiciele Polaków zza drugiej strony granicy. Z wielkim uznaniem, z wielkim szacunkiem obserwujemy, jak wy tutaj tę polskość celebrujecie, kultywujecie, jak o nią walczycie każdego dnia. I myślę, że wielu z nas po tamtej stronie granicy może przyjeżdżać tutaj, żeby się uczyć patriotyzmu, żeby uczyć się, czym jest polskość, jak bije polskie serce i jak wielką sprawą jest polskość. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to zaproszenie, za to, że możemy z wami być. Mamy nadzieję na taką długofalową współpracę, a na dzisiaj, a na teraz wspaniałej zabawy dla was wszystkich. Ja jestem przedstawicielem Szkoły Podstawowej nr 20 imieniem generała Władysława Sikorskiego w Białymstoku. I przyjechałem tutaj z misją, żeby młodzież z Białegostoku, który jest oddalony tylko 80 km i polska młodzież z Grodna, poznawały się. I tutaj składam deklarację z panią dyrektor, mam nadzieję, że wkrótce owoce tej takiej współpracy pomiędzy naszymi szkołami będą widoczne. Zapraszam do Białegostoku, zapraszam do naszej szkoły i dzisiaj jeszcze raz życzę udanej zabawy. Dziękuję. Ja zapraszam przedstawiciela rodziców, panią Tacjanę Romaniuk. Pani Tacjano. Szanowni Państwo, szanowny panie prezesie, drogo panie dyrektor, drodzy nauczyciele, w tym pięknym, uroczystym dniu w imieniu rodziców pragnę złożyć wam serdeczne podziękowanie za lata trudu, które upłynęły nad kształceniem tych młodych ludzi, za poświęcony czas i wysiłek. Dziękujemy za opiekę, cierpliwość, wyrozumiałość, za to, że znosiliście wszystkie humory, wkładaliście cały siebie, żeby przekazać im wiedzę, która na pewno im się przyda. Korzystając z tej okazji, chciałabym też życzyć wam wspaniałej zabawy i sukcesów na co dzień, a dzieciom miłych wspomnień z tego wieczoru oraz pomyślnie zdanych egzaminów. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam nauczycieli. Mamy najlepszą kadrę pedagogiczną. Nie tylko największą, najlepszą szkołę na Białorusi, ale jeszcze i kadrę. Zapraszam panią Annę Łukuć, pana Wojciecha Szewczaka od historii, panią Bożenę Bomanowską, panią Innę Pożarkę od geografii, panią Tacjanę Bielocką, panią Oksanę Świtelską. Zapraszam panią Oksanę Świtelską, panią Wiktorię Sidar, panią Irenę Nasytko od matematyki, panią Nelly Janiuk, pani Nadzieję Blażewicz, panią Irenę Chlistowską, panią Anetę Buzu, panią Krystynę Poczobut, panią Irenę Czerniak, panią Danutę Więckowicz, panią Julię Jasiukiewicz, pani Helenę Sańko od chemii, pani Allę Poguszewicz, panią Marię Gilewską, panią Olgę Wojciechowicz, panią Marię Sawowska, pana Walentego Askirkę od fizyki, panią Natalię Legeza od matematyki, panią Anastazję Kudafinę, pani Katarzynę Sierek, jak księgową. Ja bardzo dziękuję pani Janinie Sienkiewicz i pani Tacjanie Proboszcze też. Ja rodziców poproszę rozdawać upominki drobne. Dziękuję bardzo, dziękuję za dobrą pracę. Jesteście najlepsi, my najlepsi jesteśmy. Dziękuję.
też. Dziękujemy bardzo. Witam wszystkich. No jak zawsze łzy wzruszenia, podziw dla tak pięknej młodzieży i mam nadzieję, że wszystko się w życiu uda. Pamiętajcie o polskiej macierzy szkolnej, o naszym liceum, o naszych spotkaniach. No i wspaniałe zabawy życzę. Miłość coś znaczy, to musi dać znak. Kiedyś też to zobaczysz.
stałam tutaj sama. Havana, unana. Niech mówią, co chcą, ja jestem wierna snom i sama dobrze wiem, gdzie, jak i co. Nauczył mnie czas upadać się, żeby wstać, bo ważne tylko są przyszłe dni. Uciekam stąd, nudy mgle, nie chcę żyć. Czy do stracę? Podam się, mnie nie kłami nic. Każde z trudnych chwil tylko doda sił. Marzenia są w nas, nie trzeba nic, tylko chcieć. To się nie boję, ten już góra jest. Nie podam się, mnie nie złami nic. Chcę przed siebie biec, właśnie tak ma być. Marzenia są w nas, nie trzeba nic, tylko chcieć. Nie bój się chcieć, nie bój się chcieć, nie bój się chcieć. Cały świat zjadę, by przy tobie być. Powiedz coś, jestem na zawsze twój. Ja inne plany miałam, lecz ty oczarowałeś mnie. Nie wiem, jak to stało się. Na zawsze i na wieczność uczyńmy życia święto, by będąc tu przez chwilę wszystko zapamiętać. Nasza droga nigdy się nie skończy, a kto odejdzie, zawsze będzie sam. Piękna pani, nie bądź na mnie zła. Piękna pani, chcę ci serce dać. Piękna pani, dziś nie zabieraj nadziei mi. Niech się w sercu jeszcze ci. On jest szalony, w głowie ma siano. On jest szalony, ratuj mnie mamo. On jest szalony, cepi kumiku. Daj się bije na moim kocyku. Łamię się i zmieniam kształt. Uciekam z tego miejsca, które znam. Właśnie tak kończy się świat. Moja piękna dziewczyno, wkradłaś cały mój świat. Tylko dałaś mi skrzydeł, wiem, że coś jestem wart. Lecę w górę jak ptak, silny jestem jak wiatr, który przegnał mi ciebie, życia największy spark. Ty już od paru chwil przyciągasz wzrok. Z tobą dziś przetańczyć chcę tę noc. Ty jak magnes ciągniesz mnie. Bliżej wiem, moje serce szybciej bije. Nie pytaj mnie o jutro, to za tysiąc lat. Płyniemy białą łódką w niezbadany czas. Marina, Marina, Marina. Kochać cię chciał. Marina, Marina, Marina. Ja sam bym ci serce stał.
Super Luna.
przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. I nawet kiedy będę sam, nie zwinie się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Dziękuję.
każdy dzień, za każdy dzień. Odliczamy oddych w dół. Niektórzy z nas przez to chrypli. Wszystkim najserdeczniejsze życzenia składamy dziś, a to znaczy, że we wróżbach swe ma nieco rypli. Nowy rok. Nie wystarczy ktoś tuż obok, kto chce ze mną dzielić mi.
właśnie ty wystarczasz mi. Właśnie ty wystarczasz mi. Właśnie ty wystarczasz mi. Кали рапта, мачуешь коммунальные пахи, жить у тебя возьмем петлю. Чарапахи, по-ранейшему тягнуть дяблю. Али выйдешь у город, и залезешь у горы, и с людьми устанешь контакт. Зразумеешь тогда, что еще не вчера, наше место на трех китах. Absolventem chciałbym być, panie, panowie, absolventem chciałbym być.
że pani wstawi piątkę, a ja zrobię 10 pompek. Obiecuję się nauczyć, pani więcej nie zasmucić i nigdy nie naprzykrzać się. Droga pani, absolwentem chciałbym być, liceum macierz, absolwentem chciałbym być. Panie, panowie, absolwentem chciałbym być i o tym marzę, absolwentem chciałbym być. Chciałbym być liceum macierz, absolwentem chciałbym być. Panie, panowie, absolwentem chciałbym być i o tym marzę, absolwentem chciałbym być. A teraz wszyscy razem! Absolwentem chciałbym być! Jeden, dwa, trzy! Macie, panie, panowie, i o tym marzę. Zmieniamy się! Absolwentem chciałbym być, absolwentem chciałbym być, absolwentem chciałbym być, absolwentem chciałbym być. Wszyscy razem! Absolwentem chciałbym być. Absolwentem chciałbym być i o tym marzę. Absolwentem chciałbym być! Droga młodzieży, otwiera się przed Tobą nowa droga. Niech mimo wszelkich trudności i przeszkód przyniesie ona dużo radości. Pamiętaj, że sukces, uznanie i pieniądze to jeszcze nie wszystko. Warto w tę podróż przez życie zabrać ze sobą również marzenia, miłość, chęć działania, prawdę, przyjaźń. Nie wątp we własne siły, nigdy nie opuszczaj rąk i wiedz, że jeśli całym sercem zapragniesz, możesz wszystko. Świat na przekór mimo jego wad. To życie przecież w końcu twoje jest. Marzenia spełnisz, jeśli chcesz. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas. Czystym sercem rozjaśnij swoją twarz. Odważnie leć do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe. Uwierzyć miłość, wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień. Nieważne to, co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko. Ty bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Na szarym niebie rozpędź chmury złe. Bez strachu biegnie w letni deszcz. Naucz się u innych budzić śmiech. Odwaga przecież to nie grzech. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas. Czystym sercem rozjaśnij swoją twarz. Odważnie leć do gwiazd. Magiczne siłę masz. Wystarczy tylko chcieć. Odczuć się rzeczy złe. Uwierzyć miłość. Wystarczy tylko chcieć, powitać nowy dzień. Nieważne to, co było. Ty możesz wszystko, ty bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Możesz wszystko, ty bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz
jemu tylko ty, on nie daje żadnych szans. No zaprosił cię dobry, podrabiano talią kart. Ty masz siłę, żeby wyjść, obracając wszystko w żart. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień. Nieważne to, co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko, ty bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Droga Pani Helena, dziękujemy za wspaniały czas macierzy. Macierz w te dni stał dla nas drugim domem. Bardzo dziękujemy za cierpliwość. W macierzy my już znaleźliśmy przyjaciół i my nigdy nie zapomnimy wycieczki do Polski. Dziękuję. My jesteśmy wdzięczni, że Pani zawsze nam pomaga. Dzięki atmosferze w macierzy zostaliśmy jedną rodziną i te kwiaty są symbolem naszej wdzięczności do Pani. Dziękuję za wszystko! A profissão das mina é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum.
czy kto mnie tak zarodził, bo nie tam, gdzie chcę iść. Za to mi skończy wszystko przez twoje oczy. Ty w Tebie w Polonii
nowy rok. Grajcie mu fanfary, nowy rok. A tamten jest stary, nowy rok. Święto Białorusa, nowy rok. Dajcie nam całusa, nowy rok. Nowy rok. Święto Białorusa, nowy rok. Daj się nam całusa. Nowy rok. No mistake.
Słodka zaprasza. Siadamy do pociągu, dalej jedziemy. Prawo, prawo, lewo. Od przodu do tyłu, raz, dwa, trzy. Prawo, lewo, lewo.
take my hands, my feet, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh.